pana Kazimierza Jańczuka, burmistrza gminy Konstancin Jeziorna, szanownych gości, dyrektorów szkół, jury trzeciego gminnego festiwalu pieśni patriotycznej, nauczycieli, opiekunów, artystów, uczniów biorących udział w widowisku oraz was, droga publiczności. Dzisiejsza uroczystość pod patronatem burmistrza gminy Konstancin Jeziorna zorganizowana jest przez Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie Jeziornie. Po zabranie głosu prosimy burmistrza, pana Kazimierza Jańczuka oraz dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Konstancinie Jeziornie, panią Jolantę Siwkę. Jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj być razem z wami na tej pięknej inscenizacji historycznej. Nie będę ukrywał swego wzruszenia. Odbieram to, że z głębi serca płynęły z tej sceny po prostu najlepsze wasze uczucia. Mimo tego, że dzisiejsze czasy dla was stwarzają sytuację interesowania się zupełnie innymi sprawami. Świat się zmienił w ostatnim 50 latach nie do poznania. To niemniej jednak pamięć o tych trudnych czasach, o naszych przodkach jest przez was kultywowana. Pamiętajcie o tym i za to serdecznie dziękuję. Chciałbym tylko podkreślić, że w całej Polsce od jutra, począwszy jutro, pojutrze, będą odbywały się podobne uroczystości. Jest to nasz konstanciński wkład właśnie w czczenie 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Myślę, że możemy być zadowoleni i dumni z tego, że udało się taką uroczystość przygotować, a udało się dzięki ogromnemu wkładowi nauczycieli i młodzieży. I ja również wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za ten piękny występ. Dziękuję również panu burmistrzowi, że już po raz trzeci jest honorowym patronem tego przedsięwzięcia. Dziękuję również pani Magdalenie Gołębiowskiej za wspieranie nas w sprawach organizacyjnych, bo to wszystko przy dobrej współpracy właśnie taki finał ma. Moi drodzy, w imieniu jury chciałam powiedzieć, że pięknie odrobiliście wczoraj lekcję patriotyzmu. Byliście bardzo kreatywni i twórczy, za co wam wszyscy dziękujemy. Dostarczyliście nam mnóstwa wzruszeń. Jury miało wczoraj naprawdę bardzo trudne zadanie. Długo dyskutowaliśmy o kolejności nagród. Ale pozwólcie, że w pierwszej kolejności pan burmistrz wręczy podziękowania tym osobom, bez których ani wczoraj, ani dzisiaj nie moglibyśmy się tutaj spotkać. Takie motto jest tutaj napisane. Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie. Specjalne podziękowanie dla pani Barbary Daniszewskiej. Zapraszamy panią za wieloletnie kreowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Konstancin Jeziorna. Dziękujemy. Gorące brawa, proszę. Kolejne specjalne podziękowanie dla pana Romana Rudowskiego za komponowanie uczniom podczas festiwalu pieśni patriotycznej. Dziękuję. Zastępcy
pani dyrektor, dla pana Wojciecha Guszkowskiego. Za organizację trzeciego gminnego festiwalu pieśni patriotycznej serdeczne podziękowania dla pani Żanety Misiak. Przystępujemy do rozdania nagród i wyróżnień. W kategorii szkoły podstawowe soliści wyróżnienie otrzymuje Katarzyna Roskowińska, zespół szkół nr 3. Drugie wyróżnienie w tej kategorii Patrycja Szatan, zespół szkół nr 1. Natalia Szczygielska, zespół szkół nr 2. I pierwsze miejsce Marta Szczepańska, zespół szkół nr 4. Kolejna kategoria, szkoła podstawowa zespoły. Wyróżnienie otrzymał zespół w składzie. Karina Pindelska, Weronika Sosnowska, Weronika Żak, zespół szkół nr 1. Trzecie miejsce w tej kategorii zajął zespół w składzie. Zuzanna Jakubczyk, Katarzyna Milewska, Franciszek Ambrosik i Daniel Bogdan, zespół szkół nr 4. Drugie miejsce zajął zespół w składzie. Daria Długozima, Agata Zakrzewska, Szymon Burdalski, Michał Ratajski, zespół szkół nr 3. I pierwsze miejsce w tej kategorii zajął zespół w składzie. Alicja Januszko. Julia Kanabus, Kacper Pudło, zespół szkół nr 3.
zajął zespół w składzie: Aleksandra Ambrozik, Katarzyna Banecka, Agata Jakubczyk, Zofia Kowalczyk, zespół szkół nr 4. Proszę Państwa, właśnie Melodia, studio nagrań, ufundowało taką nagrodę. I ja chciałabym poprosić kolegów dyrektorów tutaj na scenę i wręczyć zaproszenia do studia nagrań na sesję nagraniową, bo to Państwo wraz z kolegami nauczycielami pewnie zdecydujecie o tym, czy soliści, czy zespoły Waszych szkół takie nagranie będą mogły sobie na pamiątkę wykonać właśnie w studiu nagrań Melodia. Zapraszam. Dziękujemy panu burmistrzowi, pani dyrektor, jury, opiekunom i uczniom. Laureatom gratulujemy. Zapraszamy serdecznie na koncert laureatów festiwalu, podczas którego wystąpią dla nas wyróżnieni przyszli ludzie. Na ramię grom już bęben gra, więc idź, że serce ma 20 lat, to nic. Dowódca cię tu strzeże, anioł stróż, więc naprzód masz żołnierzu nowy już. Gdy żołnierz ruszyć ma na grunt, to wiem, do caku ma buławę swą na mnie. A jeśli wróci, niesie pad za mórz bieliznę brudną, parę łat i już. Tak iść, żeby spotkać śmierć, na wojenkę, na wojenkę. To dla zakochany gra, najśmieszniejsza z Kuchnie polowe, biały, wiedzą, gdzie
Burmistrzu Pilecki, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Hej, hej, rotmistrzu, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Rotmistrzu Pilecki, twardyś jak ze stali. Hitler cię nie skruszył, bał się ciebie Stalin. Hej, hej, rotmistrzu zhardowanej stali. Nie skruszył cię Hitler, bał się ciebie Stalin. Przecież przyjdzie kiedyś pora.